Okej. Okay. Nigdy, no, mi nie wychodziło nigdy jeden na jeden, więc... Ale poradzę sobie, myślę, dzisiaj. To jest nas więcej. W ogóle jak tutaj usiedliśmy, to tak zauważyłem, zobacz, tu jest bramka z tyłu. Trochę nam przeszkadzała, ale nie pomagała. Tak, trochę za blisko jesteśmy. Zazwyczaj mnie to przerażało właśnie. Tak. Powiem ci, idealnie. Nie. Idealnie. Do Zakiego też mogło to pasować. Tak? Nie, się śmieję. Zaki, pozdrawiam. Coś o żonglerce. Z techniką na bakier. Ej, nie, ja jestem, wiesz, jak jestem teraz techniczny? Ja teraz robię normalnie zwód w lewo, przeciwnik leci w bandę, a ty lecisz też w trybunę. Teraz mam balsam ciała, nie balans, tylko balsam. Kończę kursy trenerskie UEFA i byłem na jakiś miesiąc temu na wielkiej konferencji potężnej, ponad 1800 trenerów z Polski. W Łodzi odbyła się konferencja, no i oczywiście spotykamy tych wszystkich trenerów i miałem zaszczyt porozmawiać z trenerami, którzy od małego, gdzie tam powiem, mnie trenowali i też oczywiście trener Smuda, stojąc z nami, z kolegami z mojego kursu, podchodzi do nas trener Smuda, łapie się za głowę i mówi: jak wy możecie być trenerami, tak? No jak? Gdzie wy się nadajecie w ogóle? Co wy pasujecie do czego tam, tak? No i patrzy tak losowo na nas, mówi: Ty będziesz drugim trenerem, bo jesteś najgrubszy, nie? Ty to będziesz taki dobry asystent, tylko że ty będziesz asystent, bo dobrą atmosferę robisz. Patrzy tak na mnie, mówi: a ty będziesz od przygotowania, bo jesteś najchudszy. Tylko nie zapomnę, pamiętam, graliśmy tutaj z Legią Warszawa. Luisa chyba jeszcze wtedy nie było. Grałem na lewej obronie i wcześniej coś dostałem, żółtą kartkę. No i wiadomo, jak mecz z Legią, jak atmosfera z Legią, jak gramy tutaj na stadionie, no to była. I wiadomo, i po tej żółtej kartce znów jakiś kolejny ślizg, już prawie druga żółta, a wiadomo, mecz był jeszcze 0-0, no to trener cały czas mnie tutaj, pamiętam, uspokajał, przy linii chodził, cały czas do mnie krzyczał, ja w ogóle jakiś byłem troszeczkę odcięty od tego wszystkiego, no i w pewnym momencie wziął bidon i chciał mnie rzucić bidonem, nie, żebym po prostu zrozumiał. Jak zacząłem, że już bidon ma, już robi zamach, to już dopiero wtedy zacząłem rozumieć, no i akurat tak się skończyło, że wygraliśmy ten mecz z Legią i ja już nie dostałem drugiej żółtej kartki i trener mnie nie rzucił bidonem w głowę. Nie? Najbardziej spektakularne pudło w twoim wykonaniu. Chyba do mnie. Chociaż ty taką milionową patelnię miał teraz, wracając do ostatniego naszego meczu w Pniewach. Nasz wspomniany już kolega na pewno się ucieszy, że o nim wspomnieliśmy. Błażej Telichowski. Dokładnie. Nawiążę do tego, że przed meczem opowiadał o tym, że ja byłem napastnikiem dobrym, ale bałem się sytuacji sam na sami do pustej bramki. Nie? No i jakby... Życie pokazało, że to nie jest takie karma puste, wraca. Tak jest. Miał dużo sytuacji, a jedną już taką do pustej bramki też nie trafił. Tak, minął bramkarza, wprowadzał do pustej bramki, kiwał córce, bo akurat córka była na meczu i zdążył go wyprzedzić jeszcze obrońca. Trochę pokory chłopak nabierze. Tak, trochę pokory chłopak nabierze. Robercie, dla ciebie. Opowiedz zabawną anegdotę z czasów akademii. No dobra, to myślę, że też jest wskazówka i anegdotka. Jak nie chcecie, chłopaki, iść do szkoły, to możecie postąpić jak ja. Gdy panie sprawdzają porządek w pokojach, chowałem się pod łóżko razem z Pawłem Tomczykiem i też Kevinem Dąbrowskim, Maciejem Dąbrowskim. No i gdy panie sprzątały pokój, my byliśmy ukryci pod tymi łóżkami i tak spędzaliśmy tam 15 minut, a później mieliśmy cały dzień wolny, bo zostawaliśmy w pokojach, szliśmy tylko na treningi, także myślę, że ciekawy sposób i warty spróbowania. Także jeśli chłopaki oglądacie, to nie bierzcie przykładu. Przychodził do ciebie Mikołaj, czy...? Przychodził do mnie Mikołaj. Do mnie też kiedyś Święty przychodzi. Mikołaj w roli... Ja zawsze pamiętam, że wujek Edek był najczęściej. U nas był... U nas przychodził zawsze taki przyjaciel rodziny, jakby, nie wiem dokładnie kto to był, ale on przychodził zawsze do sąsiadów. Nie wiem, kto to był. No, on miał na imię... Kurde, jak on miał na imię? Nie wiem, on do mnie, ja byłem rodziny, mały, ja byłem, nie wiem, czy to przyjaciel, no nie wiem dokładnie. Okay. On przychodził zawsze do sąsiadów, a że... My się tam, wiadomo, znamy z sąsiadami, nie? Jakby nie patrzeć. Jak to z sąsiadami? Jak to z sąsiadami? No to przychodził, jak on miał na imię? Mieciu, coś takiego. Niech będzie Mieciu. Nie pamiętam dokładnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Mikołaju. Przyjaciel rodziny. Graliśmy ostatni mecz grupowy z Feyenoordem, Rotterdam. W Rotterdamie i wygraliśmy 1-0, Iwan strzelił bramkę. I pamiętam, wiadomo, euforia, to, cieszyliśmy się, wyszliśmy z grupy, no wielki sukces i ten.
No rewelacja, no i wiadomo, ja po każdym meczu zbierałem koszulki, tam lubię, kolekcjonuję koszulki, z którymi gramy, no i podbiegłem do Roya Makaya. Do Makaya. No, on, wiadomo, wielki piłkarz, w wielkich klubach grał. Podbiegam do niego i po angielsku do niego mówię, czy wymienimy się koszulką. Nie, on na mnie spojrzał. No i po angielsku mi bardzo brzydko powiedział, że mam stąd iść, nie? Ja tak patrzę na niego i tak samo, jak on mi odpowiedział tak samo, ja tak samo mu odpowiedziałem po angielsku. On na mnie spojrzał, oczy zrobił, ja mówię, no ten i pobiegłem. I uciekłem, nie? A zastrzelić cię teraz? Ja też nie byłem na Manchesterze. Tak? Cię, ja byłem z redaktorem Pawlickim na Mistrzostwa Świata siatkarek. A oglądaliśmy ten mecz w Japonii o godzinie chyba 3 w nocy, to znaczy tak mi się wydawało, że o 3 w nocy. I tak sobie ustawiłem budzik, po czym zadzwonił telefon i kolega Pawlicki mówi: wstawaj, pomyliliśmy godziny, ten mecz już się zaczął. No jak Manuel, pamiętam zawsze jak wychodził na murawę, zawsze krzyczał. No. I to każdy to wiadomo, bo to było też nagrywane, czy jak na meczach, no to wiadomo, każdy wiedział. Super gość ogólnie, ale czego nie zapomnę do końca życia, też nie odpowiadam tego wszędzie, ale pamiętam jak graliśmy z Manchesterem City, na Manchesterze tam, i stoimy w tunelu i wiesz, ja byłem przed Manuelem, nie? A obok stał, pamiętam, ten Lescott, obrońca, Lescott. Adebayor i chyba ten Yaya Touré. No. I on przy nich to krzyknął, nie? A ja wiedziałem, że on będzie krzyczał, no bo tak zawsze robił, zawsze, on miał tak zawsze. No i ja tak stoję i ja patrzę na nich, nie? Oni nie wiedzieli co zrobić, nie? No. Już tak patrzyli, się uśmiechnęli, na mnie spojrzeli, ja na nich, wiadomo, to są wielcy piłkarze, nie? No. Wiadomo. No i tak mówię, no niemożliwe, nie? No i wyszliśmy, nie? A oni tam się trochę, nie że śmiali z niego, ale nie wiedzieli co się dzieje, nie? No ja już wiedziałem, mówię i tak pokazałem. Do pewnego momentu, no dokładnie. A ja tylko tak im pokazałem, temu Adebayorowi, temu Lescott jeszcze i Yaya Touré, tylko tak i poszedł, ja tak głowa. Proszę, twoja ulubiona dziennikarska rozmowa z pracownikiem, piłkarzem Lecha. Nie musi być piłkarz. Nie musi być piłkarz. Z Enriquezem? Ja ty nie jedziesz na La Polonia? Na La Polonia nie jedziesz, La Kontusia. Ale rozsypują nam się pytania. Te, które padły. No ale przede wszystkim Sipuntos, że ważne są Sipuntos dla Lecha. I to, te Sipuntos to jest właśnie z Manchesteru, bo to jest rozmowa z Luisem Enriquezem właśnie w Manchesterze. Ja mam takie jeszcze, może odpowiadać lub też nie. Dobrze. Chodzą takie anegdoty, że tobie łatwiej zrobić zdjęcie z lotu ptaka niż tak amfala, czy nie wiem, czy możesz to jakoś wyjaśnić, czy też... Dokładnie. Tak słyszałem, tak. No, nie obrażę się, nie obrażę się, ale porozmawiamy, jak zgasną światła, sobie porozmawiamy. Że z góry jakoś tak łatwiej. No, przypuszczam, że to są pomysły z jakiego, tak, robili mi... Oczywiście żart, nikt mi tak nie robił. Chodziły pogłoski, że mam dużą głowę. Dzięki temu właśnie strzeliłem dużo bramek z głowy. Chodziły te pogłoski, że mam dużą głowę i jak były takie zdjęcia do skarbu kibica, to mi trzeba robić zawsze zdjęcie z góry, z lotu ptaka. Także pozdrawiamy parę tutaj osób, co będą się cieszyć na pewno, jak to usłyszał. Ja tego nie przyjmuję. Pozdrawiam, dziękuję. Przykład, pamiętam, raz przyjechał Krzysiu Kotorowski takim, można powiedzieć, damskim samochodem. Ale to miałem przez chwilę go, ogólnie nie wiem dlaczego nie przyjechał, no ale ogólnie to szybko podłapaliśmy i następnego dnia jak przyjechał, no to miał całe auto w naklejkach jakichś tam dziecięcych czy coś w tym stylu, musiał to auto całe tam po prostu czyścić. Ostatnio miałem taką sytuację, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, pewnie mało ludzi, ponieważ zbyt dużo ich też nie uczęszcza do nas na mecze. Mamy zakaz stadionowy. Tak, ja jestem teraz stoperem, nie? Żeby tutaj... Żeby nie było ciężkich pytań o ofensywę. Tak, nie? Żeby nie było ciężkich pytań. Tak, jestem stoperem, mam ksywę El Profesor. Wydaje mi się, że zresztą mój kolega dobrze to podsumował, że on zawsze wiedział, że to jest moja pozycja. Przede wszystkim spokój w tyłach. Znam teraz dobrze grę napastników, więc sobie z nimi radzę. Myślę, że on sobie radził na wyższym poziomie, ale to już na tym poprzestanę. No i co jeszcze? No i jak to fajnie ujął, że no nie grozi, że strzelę samobuja, no bo pewnie bym nie trafił na bramkę. Więc... Po zdobyciu Pucharu Polski w 2014? No to dla mnie na pewno. Nie, 2004. Tak, jest, tak. Miała miejsce śmieszna sytuacja związana z Pucharem. Czy mógłbyś ją opowiedzieć?
To jest idealne pytanie dla mnie. Ja myślę, dlatego ci powiem, trafiłem. Ale to raz, a dwa, ta sytuacja jest związana z pucharem, ale nie do końca, bo jeszcze jedna i tutaj jedna historia nie wyszła. Ja to może gdzieś, bo ja słyszałem różne wersje, że tren, znaczy wersje. I tak było, bo pamiętam, bo byłem jedną z osób odpowiadających za ten, odpowiedzialnych za, tą, za ten puchar. I na pewno był jeszcze wtedy kierownik Pawłowski, był ten Michniewicz, który z tym pucharem dużo spędzał czasu, ale wydaje mi się, że na drugi dzień był kolejny bankiet i po tym bankiecie, no już no delikatnie to nazwę, bardzo dużo osób było mocno zmęczonych i nagle ja zostałem praktycznie sam z pucharem i ten puchar... Należy do ciebie. Naprawdę, to jest historia, ostatnio mi zdjęcie znajomy pokazał, był też taki... Jak była... Ale tuż po Poznaniu, jak wróciliśmy? Tak, dwa dni, nawet na drugi dzień. Ten puchar był w Nowym Tomyślu. W Nowym Tomyślu jeździł odkrytym samochodem, więc to jest... Także miałem ten puchar również u mnie w domu, nocował sobie. A powrót co? Powrót był taki, że jak pamiętasz, wszystkie stacje benzynowe, które były, było ich dużo, bo to wtedy nie było jeszcze autostrady po drodze, zatrzymywaliśmy się, no i wykupowaliśmy wszystkie alkohol po prostu. Bawiliśmy który się był. Po prostu do rana. W większości nie zdążyliśmy, bo przed nami zajeżdżał autokar naszych piłkarzy, który czyścił wszystko. Nie czyścił, no po prostu kupowali po piwie, jechali dalej. No tak, ale właśnie o tym mówię. Chcieliśmy się napić piwa, a tam nie było, bo już właśnie zostawały ogórki czasami, a solone i inne. Pamiętam, był wtedy z nami ówczesny, on był wtedy prezesem Lecha, Stanisław Budka. Uh-huh. Człowiek, umówmy się, no... Był w zarządzie klubu, no ale solidnej magii, tak? Postawy, tak solidnej, że kiedyś jak mi opowiadał, że w Egipcie był i wsiadł na wielbłąda i jeździł na tym wielbłądzie. I... Nie wierzyłeś? Nie, wierzyłem, tylko wielbłąd potem usiadł i już nie chciał wstać, bo... Przepraszam. Odwrotnie, nie chciał usiąść, bo się... no, przyszło mu do głowy, że będzie musiał jeszcze raz wstawać z Stanisławem Budką. To jeszcze jedno pytanie na koniec do Luisa. Pamiętam, Luis, ostatnio rozmawialiśmy w szatni tam ogólnie o Kadzie, o jak grałeś w Panamie i... Tam Polonię. W Polonii, tam u nas w klubie teraz, gdzie gramy razem i powiedz mi teraz pytanie, które mi to opowiedziałeś, ja wiem o tym, to jest mega śmieszne. Jak grałeś w Panamie przeciwko drużynie Meksyku, co powiedziałeś do Chicharito, jak grałeś? No ja bym chciał, żebyś powiedział tą całą historię. No tak, tak. No byliśmy na miasto Łaciszki, nie? Tam jak Meksyko, nie? I graliśmy z Meksyko, oni mieli się... Jak normalnie, nie? Pompowane na kadra, Chicharito, wszystko, które grają tak w Europie, nie? Dobre piłkarze, nie? I my byliśmy na przykład było siódrożne, nie? I moje krici było Chicharito, nie? A ja miałem Chicharito tak, trzymałem go mocno, tak? Bo oczywiście jestem obrońcą, pokazuję się, że jesteś twardy, tak? Trzymałem go mocno, a Chicharito do mnie, nie? Ej, co ty robisz? Czemu ty masz mi trzymasz, nie? Zostaj mnie. A ja powiedziałem, a czemu tak mówisz zostać? Ja mówię, nie, zostaj mnie. A z kim jesteś w ogóle? On do mnie, nie? A ja powiedziałem, a ja? A ja jestem Luis Enrique, nie? Tak powiedziałem normalnie, nie? A jestem Luis Enrique, ja się nazywam Luis Enrique, nie? A on, Luis Enrique? Ach, ty nie ma nikogo, się znam. Nie ma nikogo, się znają, nie? A ja powiedziałem, dobra, nie mnie znają, ale a kto ty jesteś? A on, ja? A ty nie widzisz, że ty nie oglądasz telewizję? Ja? A ja jestem Chicharito, nie? Ja grałem na Real Madrid, nie? A ja powiedziałem, kolego, tak nie grasz, tak tylko trenujesz. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa A40.